wmawiali mi od samego początku, że mam być drugim Maćkiem Zielińskim, wychowankiem Śląska Wrocław, który będzie grał całe życie w Śląsku i skończy w Śląsku. Trener Gliszczuk mówi, ale ty zarobiłeś pieniędzy na tych koszulkach. Ja mówię, coach, ja złotówki nie zarobiłem, nie? Ale to był chłop, który potrafił do 5 rano imprezować i był najlepszy na treningu. Jemu nic nie przeszkadzało. On dobrze trenował. I znowu ktoś będzie mnie oceniał, znowu muszę zagrać, bo muszę, bo to Hanna z drugiej lidze gra, no to jak, nie zagram przecież za 4 punkty, nie zagram słabo, bo potem jest tak, że zawodnicy się katują cały tydzień, o Jezu, słabo zagrałem, to muszę czekać tydzień na następny mecz, żeby się odbić i tak dalej. Cześć Kamil, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Dziękuję, że znalazłeś czas i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć, dzięki za zaproszenie. Trochę to trwało, ale uzbroiłeś się w cierpliwość i jestem. Gdy przygotowałem się do rozmowy, zastanawiałem się, biorąc pod uwagę, w ile z projektów jesteś teraz zaangażowany, i mówię tutaj o trenerce, mówię tutaj o dziennikarstwie, teraz doszedł program telewizyjny. To jak wygląda dzisiejszy świat Kamila Hanasa? No właśnie tak, jak umawianie się trochę dzisiaj z tobą na rozmowę. Bardzo dużo się dzieje. Mam w tym momencie pewne priorytety, na których mi zależy i też dochodzą do tego obowiązki rodzinne, które siedzą sobie tam za ścianą i grzecznie, mam nadzieję, będą nad czas trwania podcastu, więc wiesz, łączę mnóstwo funkcji, natomiast jestem bardzo zmotywowany do pracy. Chcę działać przy koszykówce, chcę ją promować. Jest mnóstwo ludzi, którzy chcą też to robić, jeśli chodzi o NBA. Ja się skupiam głównie na polskiej lidze, ale fajny ma czas koszykówka, jest bardzo jej dużo, na przykład w Canal Plus, jest Jeremy Sochan i trzeba to pompować. A jeżeli mówimy o tych priorytetach zawodowych, to dzisiaj właśnie bardziej stawiasz na te sprawy medialne, dziennikarskie, czy może bardziej na taką koszykówkę w charakterze trenera? Dobre pytanie. Na dzień dzisiejszy dla mnie najważniejszy jest projekt BCH, właśnie, czyli Basket Hanasa, koszykówka dla każdego. Są to zajęcia dla ludzi, którzy nie byli nigdy w drużynie, albo byli kiedyś, ale przestali grać z jakiegoś powodu i mogą to robić tutaj w ramach moich zajęć. Największą wartością dla mnie tego wszystkiego po roku czasu jest społeczność, która się stworzyła, bo oprócz treningów, które oczywiście są naprawdę, niektóre są ciężkie, bo i jest dużo biegania i tak dalej, to oni stworzyli społeczność, której się przyjaźnią, czy robią biznesy równolegle. Oczywiście jakby priorytetem jest to, ale równolegle istotne dla mnie teraz jest program w Canal Plus MVP Gra, równie ważny, który jeszcze jest no, na półmetku, prawie będziemy zaraz kończyć nagrania i liczę na to, że ten program dojdzie do szerszej grupy odbiorców, zupełnie innych, niezwiązanych z koszykówką. Natomiast podcast Strefa Hanasa to jest takie moje dziecko, o które dbam, któremu nie pozwolę krzywdy zrobić i jest dla mnie też istotne, no bo tutaj też jest spore pole do popisu na tym polskim podwórku. Wspomniałeś o tych treningach, bo to są treningi amatorskie, jakby, co nie? No, jakby dla amatorów, ale wyglądają profesjonalnie. Tak Nie, bo bym powiedział. biję do tego, czy nie korciło cię, żeby tak zagłębić się w taką trenerkę na poważnie gdzieś, a może w juniorach, albo może gdzieś w kierunku seniorów, trenowania seniorów. Jestem przy grupach młodzieżowych od kilku lat. W zeszłym roku byłem przy U15 w Rycerzach Rydzyna. Wyszliśmy z Ligi Wielkopolskiej silnej. Teraz jestem przerzucony do U10, U11, to są młodzi zawodnicy, Rycerze Rydzyna, więc jestem przy tej koszykówce młodzieżowej, takiej powiedzmy, w klubie na poważnie, natomiast jakoś mnie nie ciągnie do tej koszykówki, do tych zawodowych koszykarzy, tam jest tylu trenerów, tam się tyle dzieje, niech oni sobie robią. Przyznam się szczerze, że po kilkunastu latach jeżdżenia po Polsce, po Europie, cenię sobie na dzień dzisiejszy wolny weekend. Ja tego dawno nie miałem. Nawet w zeszłym roku, będąc przy U15, były weekendy, gdzie się jechało na mecze. A dzisiaj ja sobie decyduję, co robię w weekend, i to sobie najbardziej cenię też.
No właśnie, jak zawsze rozmawiam ze sportowcami, niezależnie od dyscypliny, czy to siatkówki, bo siatkówką się dosyć dużo zajmuje, którzy są już gdzieś tam bliżej końca kariery i pytam się ich o plany, to oni zawsze mówią: nie chciałbym być trenerem, bo to jest praktycznie takie samo życie na walizkach jak życie koszykarza. Zgadza się, to jest prawda. Dlatego ja znalazłem rozwiązanie właśnie na taki dylemat. I w ramach treningu w tygodniu i też panowie nie muszą, mogą poczuć się koszykarzami i naprawdę jestem pełen podziwu, jak zasuwają, jak się starają w tygodniu, nie zawalając weekendu, chociaż część z nich tak się mocno wkręciła, że stworzyła swoją drużynę BCH we wrocławskiej lidze amatorskiej i te weekendy jednak mają gdzieś tam zawalone, ale to już jest ich decyzja. Ja im kibicuję, bardzo się cieszę, że tak się zorganizowali. A kiedy odkryłeś sobie tego zwierza medialnego, że tak zacząłeś się dobrze czuć w takich kwestiach medialnych, kwestiach czy to współkomentowania, czy to właśnie prowadzenia wywiadów, czy takich programów, jak nazwijmy teraz, mamy, gdy omawiacie teraz kolejki ligowe? Czy to zwierzę medialne, to nie wiem, ale prawda jest taka, ja zawsze mówię, przytaczam historię, jak się wstydziłem wiersza powiedzieć przed klasą, nawet gdy go znałem. Ja byłem bardzo wstydliwym chłopakiem, unikałem gdzieś tam przemówień przed i tak dalej. Prawda jest taka, że podcast Strefa Hanasa, możliwość spróbowania swoich sił, dała mi ogromną pewność siebie i staram się być naturalny przy tym wszystkim, być sobą, nie udawać kogoś. Oczywiście miałem możliwość uczyć się od Wojciecha Michałowicza, od troszkę młodszych kolegów od niego. Nadal jestem przy Kanal Plus, gdzie są czy Artur Kwiatkowski, czy Gabriel Rogaczewski, Michał Łopaciński. Oni są po studiach, oni to skończyli, więc nadal ja od nich się mogę czegoś nauczyć, podpatruję i bardzo lubiłem dużo oglądać takich talk show. Kończąc ten wątek, najlepsze treningi, takie rozmowy to były z taksówkarzami. Jak się wracało z miasta w nocy, to najlepsze wywiady się wtedy robiło. A taki wstydliwy byłeś również, gdy wchodziłeś do seniorskiej koszykówki, do Śląska? Ja byłem pokorny, wstydliwy nie byłem. Jakby tu, jak już miałem piłkę w rękach, zwłaszcza przed kontuzją ręki, to ja byłem bardzo pewny siebie, ale z ogromną pokorą, więc ja wiedziałem, co mogę zrobić, że sobie poradzę. Byłem skoncentrowany na jednym celu. Bardzo chciałem grać w pierwszej drużynie Śląska Wrocław, zrealizowałem ten cel. Potem odkryłem, że jednak to nie jest takie straszne, że można sobie poradzić, tylko trochę trzeba być odważnym, dużo pracy w to włożyć i poszło. No, potem poszło. Nie wiem, czy będziemy dalej gadać o tym moim graniu, natomiast ja mam dwa etapy, do kontuzji, po kontuzji. I myślę, że wyciągnąłem maksa z tego po tym wszystkim, co się wydarzyło tam, bodajże to był 21 styczeń 2006. Nie, bo mnie ciekawi, bo jeżeli się spojrzy na te nazwiska, jak debiutowałeś w Śląsku, tam Zieliński, był Tomczyk, był Wójcik bodajże, był Chyży, Lin Greer, bo to był 2003 Aha, tak. 2004 sezon. No i ty wchodzisz taki młody, z już takim doświadczeniem z rezerw Śląska, no i widzisz tych gości, którzy wcześniej hurtowo zdobywali medale i nie miałeś czegoś takiego, że oni to są panowie koszykarze, a ja jestem tylko adeptem. Tak, no ale nie, na pewno tak było, bo wszedłem do szatni, zobaczyłem, że nie za bardzo jest miejsce, zaraz przebiera się Maciek Zieliński, jakiś Amerykanin i wyszedłem z szatni na korytarz, nie, i się zastanawiam, przebiorę się chyba w szatni, ale obycie z nimi w jakiś czas daje pewność siebie i też mogę tutaj podziękować Maćkowi Zielińskiemu, że on mnie bardzo dobrze przyjął do tej drużyny. On może mnie gdzieś obserwował, bo zawsze seniorzy trenowali przed nami. Przepraszam, my trenowaliśmy przed nimi i na Mieszczańskiej jest taki balkon, gdzie pierwsza drużyna zawsze sobie patrzyła przed treningiem, kto tam trenuje, więc może gdzieś tam mnie upatrzył, bardzo mi pomógł tak bezpiecznie wejść w drużynę, bo jeżeli kapitan i legenda, która z kolana wjeżdża i robi wsady w hali ludowej, wszyscy szaleją, masz jego wsparcie, no to jest łatwiej na pewno wejść do drużyny. Jakie to uczucie, gdy po 20 latach ten sam gość jest jakby twoim partnerem w podcastach, gdzie już jest takim dobrym kumplem? Mega, naprawdę mega. Ta nasza gdzieś, to nasza
przyjaźń, koleżeństwo, jak zwał, tak zwał. Teraz jest trochę częstsza, częściej się widzimy, bo łączą nas pewne projekty, więc jest to super. Myślę, że Maciek też się tak otworzył na te media, taki się zrobił otwarty. On jak wrzuca na Twittera codziennie, dzień dobry, kawa, no to wiemy, że jest, wiemy, że żyje. Ja mówię, ty jak kiedyś nie napiszesz, że kawa wjechała, to się ludzie będą martwić, co się dzieje. I tak rzeczywiście powiedział, że tak było, że raz nie wrzucił tweeta, to zaraz zaczęli go bombardować. Maciek, co się dzieje, nie? Także no, mamy fajny kontakt. Mam nadzieję, że będziemy dużo, dużo rzeczy robić, bo no, rzeczywiście jest tak, jak Maciek na przykład jedzie na Marcin Gortat Camp, no to zwłaszcza rodzice tych dzieci, to panie Macieju, pamiętamy pana stąd, 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 stąd. Także on naprawdę markę ma ogromną w Polsce. A jeżeli mówimy o twoim debiucie w PLK, pamiętasz takie pierwsze te mecze? Pamiętasz gościa, rywala, który ci tak trochę, no, cztery litery, mocno cię cztery litery bolały, który ci tak pokazał, że dobra, dzień dobry, witamy w profesjonalnej koszykówce, witamy w PLK? Nie, nie pamiętam czegoś takiego. Ja jak byłem, jak pies spuszczony ze smyczy, chciałem wyjść, swoje zrobić, zdobyć punkty, no bo prawda jest taka, że byłem łasy na punkty i taki mam charakter do dziś. Jakbym wszedł, to chciałbym zdobywać punkty, bo mnie to nakręcało i z takiego założenia wychodziłem. Nawet jak ktoś był lepszy, no to nie pękałem. Tak samo na treningu z wcześniej wspomnianym Maćkiem Zielińskim też się stawiałem, denerwował się, wkurzał się, ale taki miałem charakter, więc raczej mnie nikt nie sprowadził na ziemię z Radosławem Chyżym. Mieliśmy parę razy spiny, bo on nie odpuszczał. Wystawiał biodra na pick and rollach specjalnie dla tych młodych zawodników i tam myśmy z nim walczyli dosyć mocno kiedyś. Wspomniałeś o tym, o tej kontuzji, tu często o niej wspominasz, że byłeś innym koszykarzem, że trochę cię ten potencjał ukróciła, ale czy Kamil Hanas sprzed kontuzji i po kontuzji to jest inna osoba pod względem charakteru? Tak, na pewno bardziej empatyczna, jakby sprowadzona na ziemię, to może nie, ale pokazało, że jak to życie wygląda sportowca, że jest nagle, masz jakieś perspektywy, nawet wyjazdu za granicę, po czym nagle musisz walczyć w ogóle o powrót do zdrowia, żeby ręka działała, więc to mnie życie troszeczkę nie tyle co przewartościowało, co dało jeszcze takiego. Poznałem więcej osób, a kiedyś tylko koszykówka. Skupiony byłem na jednym, aż tak do przesady czasami, co też przekładało się na wyniki gdzieś tam mojej i drużyny. Natomiast potem zrobiłem się taką osobą coraz bardziej otwartą na ludzi i taki przełomowy, dlaczego te media w zasadzie, to z prostej przyczyny. Szybko mi się pierwszy raz w życiu skończył sezon 2015-16 w Śląsku Wrocław i miałem możliwość wyjechania do Stanów Zjednoczonych i tam się gdzieś tam przygoda zaczęła z Canal Plus i tak szło. Potem przez przypadek podcast, bo kolega mi to zaproponował, Kajetan Maćkowiak. No i to już od tego wszystko, już wszystko wiecie, nie? Tak, a jeżeli teraz jakby co roku gdzieś tam ta data, ten styczeń przychodzi albo jesteś pytany o to, to jak wracasz wspomnieniami, to masz wspomnienia złe, bo myślisz sobie, co by było gdyby, czy dobre, bo zwracasz uwagę na to, ile przeszedłeś później tą drogę, rehabilitację, ile później jeszcze sezonów rozegrałeś. Czasami mam żal, że tam ta ręka po prostu, ja mogę gdybać, ale czy to był błąd lekarski, czy to był pech, o to mam żal, że to po prostu nie było takie złamanie, że ja złamałem rękę i ona mi się zrosła i grałem. Ja jestem tak naprawdę osobą niepełnosprawną, no bo ja grałem z rękawiczką. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że ja 16 lat gram z rękawiczką i nie jest ona sprawna w 100% bez tej rękawicy. Ona mi dużo daje, rękawica, natomiast to nigdy nie byłem, nie robiłem rzeczy, które robiłem wcześniej i to mnie denerwowało, bo w głowie byłem tym gościem, który był przed kontuzją, a jakby miałem ograniczenia. Czyli ty cały czas jakby musisz tej rękawiczki używać. To już nie jest tak, Nie że. no, Znaczy, teraz nie muszę. chodzi mi w trakcie gry, że nawet jakieś No takie. jak już grać mam rzeczywiście z kimś, no to zakładam już. Musi być. Czyli to nie jest tak, że zakładasz to dla psychiki. Nie, na pewno nie, bo mnie nic nie boli. To jest tylko potrzebne, przepraszam, córka, ale możemy mówić, to jest tylko potrzebne do
do tego, żeby mi przywrócić ruch w dłoni, bo nerw promieniowy został uszkodzony i ja tą lewą ręką tak nie zrobię. Ale łatwo było ci się przyzwyczaić do gry z nią? No słuchaj, jak czymś nie ruszasz, ktoś ci coś daje, że nagle ruszasz, to jesteś szczęśliwy, nie? No tak, ale Ludzie. jakoś jak wiesz, trzymasz piłkę, no to tak. Nie przeszkadzała mi w niczym, została tak zrobiona idealnie, skrojona na mnie. Myślę, że nikt z czymś takim na świecie nie grał. Nie słyszałem o podobnym przypadku. Wspomniałeś o tym, że gdzieś tam o takich ofertach zagranicznych. Kiedy byłeś w ogóle bliski wyjazdu za granicę? Gdzieś te oferty się pojawiały? Czy nie chciałeś już wyjeżdżać? Czy może poza kontuzją jakieś inne były sprawy, które ci tam przeszkodziły? Przed tym urazem miałem dobry sezon w Śląsku i dobre mecze w Pucharach Europejskich. Wtedy były gdzieś tam zapytania o moją osobę. Tam słyszałem gdzieś tam o Grecji, ale to mówię, no, do mnie bezpośrednio nic nie dotarło. No ale myślę, że mogło tak być, skoro 20-latek rzuca po 20-30 punktów w meczach. Więc mogę sobie teraz gdybać i wspominać. Potem nie było takiej opcji. Ja znalazłem dobrze swoje miejsce w Zielonej Górze, którą sukcesów było sporo, więc tutaj nie było większych kombinacji. Łatwo było ci opuścić rodzinne miasto Śląsk, bo najpierw poszedłeś do Wałbrzycha, później był chwila Turów, Anwil i dalej Stelmet. Nie było łatwo, bo wmawiali mi od samego początku, że mam być drugim Maćkiem Zielińskim, wychowankiem Śląska Wrocław, który będzie grał całe życie w Śląsku i skończy w Śląsku. Nie potoczyło się tak. Z perspektywy czasu myślę, że osobiście dla mnie wyszło to na dobre, bo bardzo dużo ludzi poznałem. Dzisiaj mam kontakt z wieloma osobami w całej Polsce, jednak ograniczając się tylko do jednego klubu, jakby tylko jesteś, pewnie, że są kontakty, ale no, poznałem bezpośrednio, żyłem w tych środowiskach, więc fajne doświadczenie. Bardzo, bardzo miło to wspomina te wszystkie drużyny. W Anwilu trafiłeś na Igora Griszczuka, był Tak. twoim trenerem. I chyba z tego, co pamiętam, i nawet dał ci szansę w kadrze, gdy był trenerem. Zgadza się, Jak go zgadza wspominasz? się. Bardzo fajny facet, konkretny, który poprzez swoją energię i taką charyzmę egzekwował rzeczy trochę w inny sposób niż dzisiaj, bo dzisiaj się bardziej tłumaczy niż krzyczy, ale ten krzyk jego z boku, ale taki krzyk z pasją pomagał mi i myślę większości zawodników, żeby grać lepiej. Treningi były ciężkie, ale prywatnie to był fantastyczny facet. Do dziś mamy jak co jakiś czas kontakt. Nawet symboliczny, pogratulować coś sobie. Więc tak, no kolejna legenda, Igor Griszczuk, która gdzieś tam się zapisała z tymi tekstami różnymi, no ale też no, gdzieś sukcesy też miał we Włocławku, na pewno. Trochę go tak, nie chcę powiedzieć, wypromowałeś, no ale jak historia właśnie, ten napis na koszulce, który masz teraz, no Tak jest. sprawiła właśnie, że teraz o Griszczuku często się mówi. W ogóle ten hasło ja Jordan, ty pizda, to przeszło do takiego klasyku, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę. No nawet chyba nie zdaję sobie sprawy, ale miło było widzieć kibiców, jak mieli tą koszulkę. Był w pewnym momencie taki boom, mogę powiedzieć, na tą koszulkę, bo strasznie dużo ich poszło. We Włocławku widziałem. Potem jak w Lesznie grałem, przychodzili kibice w Lesznie. To jest taka, słuchaj, ponadczasowe hasło, nie? Bo możesz to w pracy też użyć. A sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Trener Griszczuk mówi: ale ty zarobiłeś pieniędzy na tych koszulkę. Ja mówię: coach, ja złotówki nie zarobiłem, nie? Super tekst, poszło w świat. No i mam nadzieję, że jeszcze coś tam pohula trochę to hasełko. Ciekawi mnie, bo jak przyszedłeś do Stelmetu, trenerem był Tomasz Jankowski, czyli Jankes teraz znany z Polsatu, tak? Tak, to wtedy był Zastal. Tak, Zastal. I tam wtedy graliście mecz, ciekawi mnie, z Kotwicą i trener Jankowski się obraził. Tak. Właśnie chciałem historię tego meczu. Jak w ogóle wspominasz, bo też jeżeli się mówi o Jankowskim Tomaszu, to często się wspomina ten mecz. I taka jest taki jeszcze screen, lata po internecie, jak on tak naburmuszony siedzi. No i mnie to ciekawi w ogóle, jak to z perspektywy zawodnika wyglądało. Było tak głośno w hali, że ja, szczerze mówiąc, nie zwróciłem na to uwagi w trakcie meczu, bo myśmy chcieli ten mecz wygrać. Myśmy katastrofalnie skończyli ten mecz.
jakby oglądaliśmy to, to tak rzadko się zdarza, no ale chyba ostatnio też drużyna jakaś w ten sposób przegrała Czarni Słupsk. Prowadzili z Toruniem i przegrali, więc no jest to koszykówka, natomiast no, może chciał pokazać, może w ten sposób chciał nas wtedy zmotywować, chyba też taka była jego, taki był cel. Czy dzisiaj by to zrobił? Nie wiem, trzeba by jego zapytać, natomiast no było tak, że trener usiadł sobie na ławce i myśmy coś tam kombinowali. Ja sam nie wiem, sam bym się chyba wkurzył, jak to tak można. Natomiast no dzisiaj ja już też tego tak nie pamiętam mocno, czy on się obraził, czy to była gra. A rzeczywiście to zdjęcie widziałem, jest dzisiaj to jest śmieszne. I myślę, że coach sam się z tego śmieje, ale w zasadzie to nigdy go nie pytałem o tę sytuację. Przynajmniej nie pamiętam, żebyśmy gadali o tym meczu. Bo w Stalmecie zdobyłeś swoje jedyne mistrzostwa Polski. I co było sekretem tamtego Zastalu, że tak dobrze mu szło? Atmosfera i dobry trening, i dobrzy zawodnicy. Trafiła się grupa zawodników, która lubiła grać ze sobą, która akceptowała swoje role, byli liderzy, Hocz czy Hosley, i myśmy wszystko robili i działali w tym kierunku, żeby wygrać. Przepraszam. Możesz pytać, tak było. A jak wspominasz właśnie Hodża? Bo to też jest taki jeden z najlepszych grajków. To są już czasy, gdy już zacząłem się interesować koszem, mniej Ty więcej. jesteś z Zielonej Góry, tak czy Nie, nie? nie, 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 ja jestem z Ostrołęki. Nie jestem w ogóle z Aha, okej. koszykarskiego rejonu, więc tutaj, ale zacząłem się interesować bardziej Polską Ligą, znaczy Śląsk kojarzyłem jeszcze tam jako Bludąca, ale bardziej jak tam Prokom zaczął szaleć i No Kintel Woods był tak. taką postacią dla mnie, ale Walter Hodge też również świetny grajek, też słyszałem historię o tam wizytach w X-Demonie i No tak dalej. tak, ale to był chłop, który potrafił do 5 rano imprezować i był najlepszy na treningu. Jemu nic nie przeszkadzało. On dobrze trenował. Miał z czasami swoje gorsze dni, ale czy my wyszliśmy gdzieś, czy szliśmy razem jako drużyna? My byliśmy po prostu na treningu jak 2 razy szybsi, 2 razy lepsi. Ktoś dzisiaj powie, o, gdyby nie to. Takie były czasy, tak funkcjonowaliśmy i tak wygrywaliśmy i lubiliśmy ze sobą czas spędzać. A Walter był super człowiekiem, nadal jest też takim empatycznym, taki lider, z którym chcesz grać, bo są liderzy, którzy są dobrymi zawodnikami, ale niekoniecznie pasuje ci ich energia, bo to też jest dosyć istotne, jak kogoś można kogoś nie lubić i grać, i to funkcjonuje, ale nie do końca wierzę, że to na dłuższą metę może być skuteczne. Ilu takich liderów obok Hodża masz, których tak ciepło wspominasz? A, dużo ich było, dużo ich było. Był Krzysiek Szubarga, mega zawodnik, mega rozgrywający. Nie widzę takich chłopaków z takim charakterem, takiego gościa z takim charakterem. Dzisiaj naprawdę chciałbym znaleźć. Koszarek to był profesor na swoje. Robert Skibniewski był też takim liderem, zupełnie w innym stylu gry, bo to był bardziej team player, ale jak trzeba było, to trafiał. Razem zdobyliśmy chociażby Puchar Polski w Polfarmie ze składem, no umówmy się, który walczył o playoffy. Byliśmy w tych playoffach, ale to tak właśnie wyglądało. No i była ta seria tych takich liderów. Takim trudnym liderem był Quinton Hosley, który był takim bardzo inteligentnym mężczyzna, ale zamknięty w sobie. Gdzieś dopiero może potrzebował roku czasu, żeby komuś zaufać, zobaczyć, żeby się otworzyć, więc. Wcześniej oczywiście Maciek Zieliński potrafił to wziąć na siebie, ale głównie to byli zawodnicy, wspomniałem, polskich, ale rzeczywiście jak ściąga się zagranicznych, to po to, żeby oni ciągnęli ekipy. A jak teraz patrzysz na ten dzisiejszy Stalmet, tak trochę nie boli cię, co się tam dzieje i sportowo, i organizacyjnie? No jest mi trochę przykro, bo znamy ten konflikt, który wygląda, że jest ugaszony albo jest zawieszony, nie wiem. Trzymam kciuki, żeby to się wszystko ułożyło, bo najbardziej cierpią kibice, którzy kochają ten klub, którzy potrafią zapełnić halę CRS i jest fantastyczna atmosfera w tej hali. Teraz widzę, że udało się zgłosić zawodników zagranicznych, wygrali mecz z Gliwicami, wygrali mecz z Łańcutem, więc może gdzieś tam odbiją.
I bardzo fajnie grają. Trener Dedek stara się łączyć tą młodzież z doświadczonymi graczami, żeby oprócz tego się ogrywali, to żeby coś tam wygrali. A jak patrzysz na dzisiejszą PLK, porównujesz ją z czasów tych pierwszych lat swojej gry, to widzisz progres czy regres? Nie wiem, jest mi trudno to powiedzieć. Ja mam. Nie wiem, mam. To są te pytania właśnie, czy Jordan, czy LeBron. I dzisiaj jest mi ciężko. Chciałbym powiedzieć, że myśmy lepiej grali, albo inaczej graliśmy na pewno, z większym charakterem, tak mi się wydaje, z większym takim zadziorstwem. Ja nie widzę teraz nawet jakiejkolwiek minimalnej prowokacji, żeby ktoś do kogoś podszedł, coś zagadał. Tego mi brakuje. Oni grają bardzo szybko, są utalentowani o wiele bardziej niż my, ładnie kozłują. Z rzucaniem to różnie, ale więcej było takich emocji, tych takich, ktoś przyjeżdżał, nie wiem, ktoś skądś to wiedziałe, że ten się nie lubi z tym, a tutaj wszyscy są tacy, w większości turbo grzeczni, nie? I to też, jak jest Anvil Śląsk, to wiemy. No, jest historia tej rywalizacji, to jest super. Fajnie, jakby było więcej tego, takich pojedynków, nie wiem, ten zawodnik na tego i tak dalej. Marcin Sroka był takim gościem, jak przyjeżdżał, to już kibice na niego gwizdali, jak wbiegał. To było super. Ja dostawałem bluzgi za to, że trafiałem trójki. Pewnie nadal tak jest, bo kibice w niektórych ośrodkach nadal tak robią, ale ja osobiście, mi się to podoba. Mi się to podoba, bo są emocje, ale ja jestem na czymś takim wychowany. Nie wiem, czy mój syn, który sobie trenuje w koszykówkę, będzie się mógł odnaleźć czymś takim, bo to będą zupełnie inne czasy. Natomiast doceniam tych zawodników, którzy teraz są, którzy teraz grają. Osobiście wolałbym powiedzieć, że za naszych czasów to był lepszy basket albo inny, twardszy, fajniejszy, większe emocje i tak dalej. Natomiast nie, szanuję to, co się teraz dzieje, bo to jest też ciężka praca. Na pewno trenują inaczej, trenują bardziej z głową, nie tak hardkorowo jak my. To jest akurat niezaprzeczalny fakt. Ale jak na przykład słyszę o finansach i te pamiętam czasy Procomu, gdzie zawodnicy z zagranicy ponoć nawet milion dolarów dostawali rocznie, a teraz gdzieś tam się słyszy, że ćwierć miliona dolarów to już jest bardzo duże kwoty, no to tak wygląda, jakby to szło w dół. Tak się mówi, tak podobno jest, natomiast mam wrażenie, że tak średnio może zarobki Polaków może poszły w górę, tych najlepszych, ale rzeczywiście nie ma tych takich topowych, zagranicznych jakichś gości za milion, na przykład chociażby złotych, bo jak rozmawiam z trenerami, to chyba najdroższy zawodnik zarabia około 15 tysięcy dolarów, ale to jest coś zasłyszane. Nie słyszałem, nikt nie mówił o kontraktach za milion złotych czy za milion dolarów, nie? Co z jakimś kosmosem dzisiaj. Więc taka jest sytuacja. Ważne, żeby kluby to, co miały, wypłacały i jakoś sobie tam radziły. Jak wspominasz grę w europejskich pucharach? Miałeś kilka występów w Eurolidze, no znacznie więcej w Eurocupie. Miałeś okazję grać przeciwko takim, no, ciekawym zespołom zagranicznym. I jak to wyglądało to zderzenie z zagranicznymi klubami? W ogóle masz jakieś takie migawki, które do dziś wspominasz z tych spotkań międzynarodowych? Tak, wszystko jest 3 razy szybciej. Wszystko jest 3 razy szybciej. Szybciej biega center, szybciej biega rozgrywający. Musisz być skupiony, pół pozycji trzeba rzucać. Nie wolno popełniać błędów, bo jest od razu kara, więc pełna koncentracja jakby na mecze w Europie. Osobiście miałem takie momenty, że łatwiej mi się grało w pucharze, no bo też umówmy się, no nie do końca się wszyscy znali, obserwowali. W Polsce się znają wszyscy na wylot, wiedzą, ten rzuca, ten nie. A tutaj było też takie czasami, dobra, to ten jest wolny, to niech rzuci. I mi było łatwiej, i innym widziałem, było też łatwiej, ale wszystko jest szybsze, wszyscy są silniejsi. I na grę w Eurocupie to potrzeba 10-12 zawodników równych, że poziom nie schodzi. Nie zaskakuje, a zaskakuje cię to, jak Śląsk sobie właśnie, no, brzydko mówiąc, nie radzi w tym Eurocupie, już kolejny sezon? No jest to na pewno jakiś problem. Ja myślę, że w tym momencie, ja się nie boję tego słowa użyć, na ten skład, który Śląsk ma, to jest trochę kara dla tych chłopaków, dla trenera, żeby grać i tu, bo niestety nie ma czasu na trening, a trening
daje gdzieś tam budowanie formy i chłopaki nie mogą gdzieś tego odbić w lidze na razie. Jak to nagrywamy, no to Śląsk jest w dniu meczu z Lublinem. Mam nadzieję, że ten mecz wygra, że to pójdzie jakoś, bo zaraz jest Eurocup i to jest bardzo wykańczające. Gra w Eurocupie to prestiż na pewno dla klubu, dla wszystkich, ale w tym momencie, w którym jest Śląsk, który potrzebuje oddechu, złapania pewności siebie, formy, to nie jest. Teraz się nikt nie wycofa z tego, ale to nie pomaga, prawda? To są podróże, nie ma czasu na treningi. A z kryzysów, te kiedyś zasłyszałem i to jest prawda, z kryzysu, z trudnych momentów wychodzi się bardzo dobrym treningiem regularnym i dopiero mecz. Tutaj gdzieś tam Śląsk ma to zaburzone, no ale musi sobie z tym radzić, bo taką decyzję podjął. A dla ciebie, człowieka, który właśnie i grał w Eurolidze, i ją oglądał, no i sam ma takie doświadczenie wieloletniej gry, ty bardziej sobie cenisz jako koszykarz Euroligę czy NBA? Bo ja pytam, bo jak rozmawiałem z trenerami, wielu trenerów mówi, że ceni wyżej Euroligę, bo tam jest gra zespołowa, że swoim koszykarzom bardziej poleca do oglądania Euroligę, bo w NBA to są indywidualności, show, gdzieś tam można tak te pojedyncze jakieś zagrania koszykarzy podglądać, ale jednak wielu trenerów poleca zawodnikom oglądanie Euroligi. Jak ty podchodzisz do tego? I to prawda jest, to jest zdecydowanie prawda, takie jakby szkoleniowo i patrzeć, jak to nawet podaje prawą, lewą ręką z kozła, czy krosowe podania, jak stawia zasłonę, jak się ustawia do rzutu, jak wychodzi po zasłonie, to rzeczywiście tak, no, wolałbym Euroligę, natomiast no umówmy się, w NBA przynajmniej ci najlepsi zawodnicy, no to naprawdę jest na najwyższy poziom, no bo też Mistrzostwa Świata pokonały, że bez tych największych gwiazd nie jest tak łatwo grać Amerykanom na świecie. Poszło wszystko do przodu. Niemcy fantastycznie to zrobili, pokazali, że można. No i jestem ciekawy, jak Amerykanie zareagują. A wracając i kończąc odpowiedź na twoje pytanie, no to tak, no Euroliga, Liga Hiszpańska, to są takie ligi, które warto oglądać, jak ktoś chce być może trenerem, albo po prostu lubi analizować, co się wydarzyło, dlaczego. A skąd się wzięła twoja zajawka do NBA? Ty jesteś tym dzieckiem, właśnie to Szaranowicza oglądało i Chicago Bulls w latach 90. Tak, Jordan, gazeta Magic Basketball, te pierwsze jakieś plakaty, naklejki, to jakiś kosmos, potem NBA 94 na konsolę Sega. Te lata 90. zryły beret do dzisiaj. U mnie jest cały czas koszykówka, nawet jest za mną koszykówka. To jest moje życie i ta pomarańczowa piłka, mam nadzieję, do końca moich dni będzie przy mnie, że nigdy się nie pokłócimy. A ty jesteś fanem Chicago Bulls dzisiaj? Dzisiaj. Masz jakiś inny ulubiony? Kiedyś byłem fanem Chicago Bulls. Wiadomo, że większość z nas, większość kibiców jest taka, że jak ktoś wygrywa, no to wszyscy, a tak, brawo, fajnie się to robi. Dzisiaj obserwuję sobie zawodników. W momencie, jakim jestem, obserwuję sobie, jak zawodnicy grają, jak funkcjonują, gdzie to Warriors przez ostatnie 10 lata zmienili koszykówkę. To jak grali, jak się ruszali bez piłki, jak funkcjonowali te rzuty Kerego, to jest coś, co zmieniło basket i ciekawe, czy przyjdzie ktoś teraz, kto to zmienił. Wembanyama może być taką osobą, no, to co ten chłopak będzie robił na pewno, to wszystko jest przed nami, więc pasja do NBA jest i będzie na pewno do końca życia. Właśnie nawiązałeś do tego wątku Warriors i tego wpływu. Jak rozmawiałem z Aaronem Celem, to on powiedział, że on jako podkoszowy, który umiał rzucać dystansu, no to on sobie w sumie ceni te zmiany, że teraz mamy więcej trójek. Są trenerzy, którzy tak jakoś tak konserwatywnie do tego podchodzili. Wiem, że wielu kibiców woli właśnie o kiedyś tą starą NBA bardziej kontaktową. I jak to w ogóle oceniasz tą ewolucję koszykówki, że teraz ta gra jest znacznie szybsza, znacznie więcej rzutów, no i rzutów głównie z dystansu. Ty to Mi lubisz? się podoba. Jezus, ja bym bardzo chciał dzisiaj grać. Z jednej nogi rzucać sobie, jakbym miał trenera, który kamień rzuć 10 razy z jednej nogi, to ja bym był szczęśliwy. Niektórzy zawodnicy słyszę, że mają problem z tym, że ale jak to mam rzucać? Tak szybko? No tak, idziemy na ilość posiadań, dlatego trzeba smarować. Trochę żałuję, że to późno weszło,
bo no gdzieś tam ten rzut boziadała i chętniej bym pokorzystał z niego więcej. Więc bardzo mi się to podoba. No, lata 90. to zupełnie inny styl gry, bardziej taki siłowy, pod basket. Też miał swój urok. Bardzo lubię gry tyłem do kosza. Do dzisiaj lubię gry tyłem do kosza, ale dzisiaj ogromną przewagę mają rozgrywający, czy zawodnicy obwodowi, którzy potrafią grać tyłem do kosza, a wysocy, którzy rzucają za trzy, to zupełnie inne możliwości daje wtedy trenerowi. Więc ja jestem osobą, która chce miksować te dwa światy. W swoich treningach właśnie próbuję to połączyć. Trochę old schoolu z new schoolem, żeby to właśnie miało ręce i no, ja nie lubię radykalizmu. Ja nie lubię, a to było najlepsze, tak jak kiedyś to było. Nie, no kiedyś było fajnie, dzisiaj też jest fajnie, więc nauczyłem się tego, że trzeba mieć otwartą głowę na świat. Co były obrońca, jak ob był obrońca widzi dzisiaj idealnego obrońcę na parkiecie? Co teraz Ja wy... z nazwy byłem tylko obrońcą. Słuchaj, ja tam nie słynąłem nigdy z obrony, chociaż jak popatrzę sobie, tak trenerzy często mówią, Hasan, ty zawsze musisz więcej w tej obronie, bo coś tam. Ale jak popatrzyłem dzisiaj, jak zasuwałem na początku, zwłaszcza jak byłem młody, mówię, kurde, jaki ja byłem szybki, więc pytanie o obronę to odpowiem ci, jak idealny obrońca ma wyglądać? Idealny zawodnik na pozycji tak właśnie dwójki, tak? No na pewno zupełnie inaczej niż ja, żeby wyglądał, nie? Żeby miał długie, żeby miał 2 metry, zdrową rękę i długie łapy, silne nogi, akurat to tam giry silne są u mnie, ale to musi być facet, który ma długie łapska, potrafi bronić jedynkę, piątkę, jest silny. Jeżeli takiemu powiedzmy zawodnikowi Bozia da jeszcze rzut i czytanie gry, no to mamy koszykarza gotowego. Jeszcze wróciłbym do twojej kariery, bo miałeś kilka występów w kadrze. Jak wspominasz właśnie występy w narodowych barwach? Zaszczyt, podwójny zaszczyt, bo dalej na ten moment kontuzji, więcej gdzieś tam miałem z seniorską koszykówką do czynienia po kontuzji i czułem się taki, kurde, łykami, no jestem, ale to nie jest to samo, co mogłoby być. Akurat w reprezentacji Polski tak miałem, więc miałem debiut, będąc zdrowy, w kadrze trenera Maticza i nawet tam całkiem udany, bo w Turcji jako na jedynce przyjechałem, więc bardzo super. Ale potem, jak miałem okazję być w kadrze i śpiewać, zawsze wszyscy pewnie zawodnicy, śpiewanie hymnu z całą halą tych koszulkach z reprezentacją Polski, z herbem, z godłem, no to coś pięknego. Ciary są na rękach. Nie każdy może to przeżyć. To proszę sobie wyobrazić, jak kibice czasami, jak śpiewają hymn, mają ciarki, jak słyszą to, co dopiero zawodnik, który ma biegać i gdzieś tam walczyć dla Polski. Więc to są emocje nie do kupienia i naprawdę miło będę do końca wspominał. Ale czyli drzemie w tobie cały czas jakiś taki niedosyt. Widać. Może to tak brzmieć, ale ja bardziej mówię takim, może to jest niedosyt, może to bardziej jest takie, co by było, gdyby, ale już jest tego bardzo mało, nie? Bo ja muszę to dzielić na dwie części. U mnie nie ma tak, że, nie wiem, miałem słabszy okres, nie. Ja miałem okres do kontuzji i po kontuzji. To jest dla mnie istotne, żeby to ludzie pamiętali. A jak na dzisiejszą kadrę patrzysz Polski, no to i widzisz te sukcesy typu czwarte miejsce na Eurobaskecie, typu ósme miejsce na Mistrzostwach Świata, to możesz powiedzieć, że polska reprezentacja jest w najlepszym położeniu w XXI wieku? Myślę, że tak. Myślę, że komfortowa sytuacja. Oprócz tego, że chłopaki tutaj osiągnęli ogromny sukces wcześniej w Chinach, teraz to czwarte miejsce, co ograli Słowenię w ćwierćfinale, jeśli dobrze pamiętam, no to kurde, to takie emocje były. Jeszcze patrzę, koledzy moi, z którymi grałem wcześniej, tam są. To było naprawdę łączenie się z tą drużyną. Kibicowałem im, teraz w Gliwicach udało się wygrać turniej i fajnie, że są nowe twarze. Jest syn trenera Milicicza, jest syn Andrzeja Pluty, Andrzej Pluta junior. Żeby zaraz o kimś nie zapomnieć, oczywiście Balcerowski, który zrobił ogromny postęp. Trochę się za bardzo chyba nakręcił na kibiców z tymi hejterami. Ja myślę, że po prostu ludzie mu kiedyś wypominali na pewno, bo wiem, o co mu chodzi.
też dyskutowaliśmy o tym na podcastach, że jeszcze jakby był agresywniejszy pod koszem i szedł z góry, to by było jeszcze lepiej. Tylko że ja mówiłem to w ten sposób, a ludzie mówili to niektórzy w brzydki sposób, gdzie on to pewnie czytał, do niego to dochodziło. I widzimy dzisiaj urywa te obręcze i gra w Panathinaikosie pewnie za dobre, za fantastyczny ma kontrakt i się realizuje. Jest Jeremy Sochan, który ma dojechać do kadry, więc trzeba trzymać kciuki. Ponitka będzie na pewno jeszcze na pokładzie, więc trzeba trzymać kciuki, żeby ekipa tutaj się zgrała, żeby chciała grać ze sobą. No bo warto, no bo oni widać, że lubią ze sobą grać. To jest też taki sukces tej drużyny trenera Milicicia. Ale trochę było przez lata konfliktu w tej kadrze, bo był Waczyński, ta sprawa Adama Waczyńskiego, było Tak. ten niekończący się chyba konflikt Radosława Pisiewicza z Marcinem Gortatem. Jak ty w ogóle się na to zapatrujesz? Jak w ogóle oceniasz prezesa Pisiewicza? Bo to z jednej strony ludzie mówią, on daje pieniądze, duże pieniądze dał ze spółek Skarbu Państwa do kadry, no i ta kadra stoi na dobrym poziomie organizacyjnym, finansowym, no ale z drugiej strony, no to też mu się dostaje, tak? No szczególnie tutaj na przykład ze strony, tak, Marcin Gortat lubi czasami szpileczkę w niego wbić. Jak ty w ogóle na ten konflikt i na pracę prezesa Piesiewicza się zapatrujesz? Wiesz co, ja już wielokrotnie w podcastach o tym rozmawiałem, analizowaliśmy to. Ja po prostu jedyną, jakby kończąc ten wątek, bo powiem szczerze, że już jestem zmęczony tymi konfliktami. Ja bym chciał, żeby prezes już prezes Piesiewicz, żeby łagodził te konflikty, a nie były podkręcane cały czas, żeby to środowisko było zjednoczone, żeby było razem, żeby próbować właśnie, żeby to gasić, a nie podkręcać. No bo kurczę, no tych sukcesy ma niepodważalne. Nikt nie podważy, że pojawiły się pieniądze gdzieś tam w lidze i tak dalej. Natomiast ja osobiście problem mam z tym, żeby Marcin Gortat i Adam Waczyński i prezes Pisiewicz żyli dobrze. Czy tak będzie? Nie wiem, szczerze mówiąc, wątpię. Natomiast to są moi koledzy, z którymi grałem w kadrze i znam sytuację, jaka jest. I zwłaszcza z Adamem Waczyńskim jest to przykre, co się tam wydarzyło, ale ja już nie chcę tego drążyć, bo wielokrotnie o tym rozmawiałem. Ja bym na dzień dzisiejszy chciał, żeby wszyscy poszli, nie wiem, do miasta, kupili sok, czy kupili łychę, czy co chcą, i żeby sobie wyjaśnili, żeby to po prostu zgasło, nie? Ale to w Nie sumie. wiem, czy tak się da, bo może się tak nie da. Swoje gdzieś tam opinie wyraziłem. Myślę, że to już Adam gdzieś tam, mam nadzieję, że kiedyś ze mną też o tym porozmawia, powie swoją ostatecznie wersję. Może z prezesem Pisiewiczem uda mi się kiedyś porozmawiać, jak to było. Ale ja bym po prostu kończąc to chciał, żeby to się już skończyło, że już nie kolejny raz coś tam, coś tam. No właśnie, tylko że nawet ja o konfliktach słyszę wśród agentów koszykarskich. No, A to u nich to zawsze, to nie, u no bo nich to jeżeli zawsze. jeden na drugiego gada, że pamiętaj śmieciu, ludzie honoru nie zapominają i tak dalej. No w siatkówce nie wyobrażam sobie, albo żeby w piłce nożnej na Twitterze dwóch agentów na siebie napieprzało. No a w koszykówce polskiej jest to możliwe, no. A no, to są też różni ludzie się spotykają, nie? Charaktery nie odpuszczają i tak dalej. Każdy ma swoje życie, każdy robi tak, jak uważa. Jeden ciśnienie trzyma, drugi nie trzyma ciśnienia, jeden jest ambitny, drugi nie odpuści, a trzeci ma w dupie i będzie mówił, na co ma ochotę. Więc no, ludzie są różni. Fajnie by było, żeby każdy mógł sobie wybrać, z kim chce pracować i żeby być niezależnym. Dzisiaj, będąc koszykarzem profesjonalnym, można przez lata zarobić tyle, że później po karierze można się sporo pobyczyć? Pytasz o mnie? Nie, ogólnie, o dzisiejsze realia. Niewielki procent, myślę, zawodników. Nie wiem, jaki to jest procent, ale myślę, że jak już miałbym tak na cztery części podzielić, to 25% zawodników może się byczyć przez dłuższy okres czasu. Reszta, wątpię, szczerze mówiąc, może się ustawić, natomiast nie są zazwyczaj to pieniądze, które, nie wiem, tam
do końca swoich dni, nie musisz nic robić. To są bardzo rzadkie wyjątki i sam wiem po sobie, że fajne to jest życie, bardzo komfortowe. Natomiast albo trzeba mieć turbo węża w kiszeni i będąc 25-30-latkiem żyć tak jak kurde. Nie chcę mówić, ale tak jakby się. No fajnie jest być młodym człowiekiem i korzystać z tego. A ja przynajmniej z takiego założenia wychodzę, niż dobra, to ja tam nie pojadę, bo ja tam muszę odłożyć, nie? Bo ja 10 lat będę grał. Każdy ma inną ideologię. Na pewno w dzisiejszych czasach młodzi zawodnicy są bardziej wyedukowani, wiedzą, gdzie można pieniądze zainwestować, co im daje zyski i tak dalej. Mają większe możliwości. A jak wspominasz powrót do Śląska? No, taki słodko-gorzki na pewno. Właśnie z jednej strony wracasz do klubu, z którego wychodziłeś świat, w którym się wychowałeś, a z drugiej strony no, ten drugi pobyt potrwał tylko sezon. Tak, ale to też z wielu przyczyn na pewno moja chęć powrotu do Śląska, to jak tego jako wychowanka, ta miłość do klubu, bo ja też oprócz tego, że jestem wychowankiem, to jestem kibicem tego klubu i ja mam specjalne emocje, jeśli chodzi o ten zespół. Ja liczyłem na to, że ja po gdzieś tam mniejszych minutach grania, mniejszej roli w Zielonej Górze pójdę do Wrocławia i się odbuduję. Niestety mi się to nie udało, a mówiłem przed sezonem, że będę liderem, że ogarnę jakby to sam, że ja dam radę. I może w pre-season tak mogło to wyglądać, ale niestety tydzień czy tam 5 dni przed startem ligi upadłem na prawą rękę, tą zdrową rękę, bardzo mocno upadłem. Do dzisiaj mnie ta ręka boli, jak gdzieś tam rzucam. No jak mi zabierze rzut, to, no to z tego lidera, no to tak kurde różnie jest. I tak naprawdę walczyłem z kontuzją dosyć długo, ale walczyłem też ze swoimi przerośniętymi ambicjami troszeczkę. Jakby miałem też marzenia takie, że wrócę. Tutaj, kurde, coś będzie. Niestety zweryfikowało mnie życie mocno, sportowo. Pokazało mi, że to też tak nie jest, że jak grasz 10 minut i grasz na dobrym procencie w Zielonej Górze, to jak będziesz grał 30, to to samo się przełoży na matematycznie na ten klub. To tak nie zafunkcjonowało. Już nie chcę pomijać faktu, że najpierw było 5 Amerykanów, z czego jeden nie miał Achillesa, nie mógł nikogo minąć, reszta cierpiała dookoła, więc tam był po prostu taka zlepek takich rzeczy, które no niestety się nie udały. I ja też wziąłem to za bardzo na klatę jako wychowanek, jako kapitan. Bardzo to przeżywałem, aczkolwiek liczyłem na to, będąc szczerym, że zostanę w tym Wrocławiu. Nawet byłem chętny zostać w drugiej lidze, żeby grać. Ale nie chciano mnie nawet gdzieś tam w drugiej lidze. Poszedłem do Ostrowa, potem w Lesznie i to było coś pięknego, bo do dzisiaj tam pracuję z prezesem Kaszubą i z ludźmi, którzy są związani, gdzie tam tworzą ten klub. Więc to mi wszystko, jak patrząc z perspektywy czasu, tak miało być. Ale ten powrót do Śląska, to ująłbyś to jako taka trochę sportowa porażka twoja? Nie nazwałbym tego porażką, bo ja walczyłem. Ja bardziej bym to powiedział, rozczarowanie już nie tyle co drużyną, jakby już wiedzieliśmy, co możemy ugrać. To nie była drużyna, też podobnie łączyliśmy granie w Pucharze Europejskim i w Polskiej Lidze. To nie była drużyna na czołowe lokaty, ale na pewno nie była też drużyna, która super miałaby być poza playoffami. Myśmy chyba tam zajęli, nie pamiętam, 14 miejsce na 17, Nie czy pamiętam. jakoś tak. No, ale to był taki sezon po prostu, żeby spokojnie utrzymać zespół, żeby się nie udało. Ja nie lubię takich, czy porażka. Rozczarowanie moje osobiste, rozczarowanie swoją grą, że wiem, że mogłem dać o wiele więcej. Nie zbawiłbym pewnie drużyny turbo, mocno, ale moja osoba na pewno gdzieś to we mnie siedzi, że mogłem lepiej grać we Wrocławiu, że to nie tak miało wyglądać, trwało to tylko rok. I trochę mi dzisiaj już nie jest przykro, ale długo, długo to przeżywałem. Co sprawiło, że w wieku 32 lat zrobiłeś krok do tyłu, w sumie jakby trochę spadek z ekstraklasy do pierwszej ligi?
Prosta odpowiedź. Wracając do Wrocławia, liczyłem, że już zostanę w tym Wrocławiu. Ja już chciałem być przy rodzinie. Chciałem być przy rodzinie, urodził mi się syn. Byłem zmęczony wyjazdami gdzieś tam, żeby grać w drużynie znowu, która będzie walczyć gdzieś tam o nie wiadomo jakie lokaty, więc dostałem fajną propozycję z pierwszej ligi. Podjąłem decyzję bardzo szybko. Byłem bardzo tam szczęśliwy. Hala Trapez była wypełniona. Nawet gdzieś tam przez chwilę była myśl, że kurczę, chyba zrobimy awans. Ostatecznie się nie udało, ale te 3 lata w Lesznie bardzo, bardzo miło wspominam. Bo jest gdzieś najpierw 3 lata w Lesznie, później te lata w Rydzynie, w drugiej lidze. Tak. No czasami koszykarze mówią, że to jest takie rozdrabnianie kariery. Ty nie miałeś czegoś takiego, że nie czułeś, że już idziesz coraz niżej, coraz niżej? Miałem, no ale to świadome były decyzje. To nie było tak, że ja jakbym się uparł, to bym w Ekstraklasie mógł pewnie gdzieś tam szukać roboty, ale po co? Po to, żeby mi. Co tutaj? Kto tutaj dzwoni? Córka moja przyszła. Zaraz odpowiem. Weź sobie, proszę, Julia. Żebym ja sobie powiedział, kurde, ja jestem ekstraklasowym zawodnikiem, ja pierdzielę. Ja wyszedłem, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja muszę być szczęśliwy, a nie myśleć, co kto inny myśli o mnie, czy ja gram w ekstraklasie, czy w drugiej lidze. Więc to były świadome decyzje. No, córka będzie na podcaście. To były świadome decyzje, których nie żałuję, z których się cieszę, bo uważam, że zawodnicy powinni świadome decyzje podejmować. Oczywiście ja dogadywałem się z prezesem Kaszubą na pewne warunki i to też było istotne, bo pewnie poniżej jakiegoś finansowego poziomu bym nie zszedł. Natomiast wszystko było coś za coś. Także ja nie żałuję ani chwili spędzonej ani w drugiej lidze, ani w pierwszej lidze. Jestem dumny z tego, że tam mogłem grać. Łatwo było ci podjąć decyzję o skończeniu z grą? Chyba tak. Ja już byłem, przyznam się szczerze, byłem zmęczony. Chociaż gdyby rycerze Rydzyna byli, to pewnie bym nadal grał, ale byłem troszkę już zmęczony ciągnięciem za uszy młodszych zawodników. To trochę jak podziwiam dlatego Grzesia Mordzeka, który nadal wymiata, który zdobywa mnóstwo punktów. Mnie już to męczyło. Ja mówię, no dobra, no ale to kurczę, nikt nie napiera i nikt nie chce mi nic udowodnić, czy chcieli udowodnić, ale jakoś nie było to tak super. Mi to już zaczęło przeszkadzać, że ja chciałem czasami mieć mecze, w których ja się dokładam, a nie ja ciągnę zespół. I troszkę mnie to już wewnętrznie męczyło, a też chciałem mieć, jakby byli rycerze, to na pewno myślę, jakbym dostał propozycję, to bym został. Ale chciałem mieć też cele, bo nawet jak w tej pierwszej lidze grałem, to mieliśmy cel awansować. W drugiej lidze, jak byłem, to mieliśmy cel awansować. Nie udało się, taki jest sport, biorę to na klatę i tak dalej, ale to były takie rzeczy, cele i później gdzieś to właśnie stwierdzenie, kurde, no ale ja cały czas mam ciągnąć grę, tu mi się już tak powoli, wewnętrznie już czułem się taki wypalony. Jak wyglądały pierwsze tygodnie, kiedy miałeś weekendy wolne? Bo wspomniałeś o tym na początku rozmowy, że cenisz sobie teraz te wolne weekendy i po 20 latach prawie takiego reżimu profesjonalnego nagle to ci wszystko gdzieś ubywa i czujesz się niby wolny. To jak to wygląda? Na początku była euforia, czy jeszcze później może zacząłeś tęsknić? Przede wszystkim zszedł stres. Może wielu kibiców nie wie, w dniu meczu większość z nas ma ogromny stres, który trwa do momentu gwizdku. To jest gwizdka. Ty już myślisz, co się wydarzy na meczu. Im wyżej grasz, tym większy stres. I ze mnie ten stres szedł. Ja się po prostu czułem takim wolnym facetem, który ja idę dzisiaj na mecz, ja sobie obejrzę mecz, a nie będę szedł i znowu ktoś będzie mnie oceniał, znowu muszę zagrać, bo muszę, bo to Hanna z drugiej ligi gra, no to jak, nie zagram przecież za 4 punkty, nie zagram słabo, bo potem jest tak, że zawodnicy się katują cały tydzień, o Jezu, słabo zagrałem, to muszę czekać tydzień na następny mecz, żeby się odbić i tak dalej. To jest wieczna walka gdzieś tam z presją, z odpowiedzialnością. Ktoś słyszę teorie, to są też takie. Pierwszy raz, jak usłyszałem, wow, ale ktoś tak fajnie powiedział, ale to są też takie trochę populizmy, że stres to jest, nie wiem, pani ma w szpitalu, pani ma stres ogromny, nie podważam tego w ogóle, ale
no, wielu z nas też ma stres i wielu chłopaków ma depresję, o której nie mówi. Oczywiście inna ranga, inne ryzyko, gdzieś tam nie odpowiadasz może za kogoś, tak jak lekarz, prawda? Ale to jest też praca związana cały czas ze stresem. A zbliżając się do końca, jak teraz wspominasz o tej karierze, to jaki masz taki pierwszy, najfajniejszy moment, który ci się w głowie pojawia? Najpiękniejszy moment, Sportowy? tak, twojej kariery? Nie mam takiego. Ja uwielbiałem te mecze, w których przynajmniej w Orbicie się grało i w hali ludowej, kiedy wygrywaliśmy, kiedy trafiałeś trójkę bardzo ważną, czy wolne, ta hala jak krzyczała WKS, WKS, to ja mam cały czas ciary, jak ja to słyszę, jestem jako teraz jako kibic, czy tam jako przychodzę jako reprezentant strefy Hanasa. Te mistrzowskie sezony, te medale, te playoffy, tego było tak dużo, że jest mi bardzo ciężko. Jednak jak popatrzę, czego mi dzisiaj brakuje, tej adrenaliny samego meczu i tej radości kibiców po udanej akcji twojej czy kolegi, tego mi najbardziej, tych pełnych hal, to jest coś, czego mi najbardziej brakuje. A czy jesteś zadowolony z tego, jak udało ci się godzić karierę sportową z życiem rodzinnym, z rolą męża, ojca? No, wiesz co, to żony musisz zapytać, czy ten jest okej. Na pewno mam taką żonę, która pozwalała mi się realizować. Synek się urodził, jak grałem w Zielonej Górze, czyli ja tak naprawdę widywałem go w ciągu dnia między treningami, ale jak już później dorastał i już schodziłem do pierwszej ligi, to już nie miałem rannych treningów, spędzaliśmy bardzo dużo czasu, więc staram się czas z dziećmi spędzać jak najwięcej, zwłaszcza teraz w weekendy, bo to jest najważniejsza rzecz. W życiu każdy rodzic to na pewno potwierdzi, że dzieci to jest szczęście, radość, czasami jest też stres, odpowiedzialność za nie, bo odpowiedzialność do końca życia, ale tak, to jest dla mnie w tym momencie najważniejsza rzecz, to są dzieciaki. A jaką taką największą życiową radę dostałeś od koszykówki? Być pokornym i walczyć do samego końca, co by się nie działo. Dzisiaj nadal to robię. Jak mi się coś nie uda, wkurzę się, ja jestem taki, szybko denerwuję, prześpię się, przechodzi mi, więc trzeba cały czas walczyć w życiu, w koszykówce, nie poddawać się i być dobrym człowiekiem na koniec dnia. I się też tego ja się uczę, żeby być życzliwym, żeby czasami, jeżeli już teraz na przykład. Zadałeś pytanie. Dzisiaj jestem w takim wieku, jeżeli mnie coś wkurza, bo wcześniej powiedziałem, żeby trzeba być życzliwym, dobrym człowiekiem, to trzeba być, jeżeli ktoś to samo oddaje i zasługuje, ale jeżeli ktoś cię wkurza, to trzeba to wyjaśniać od razu. Nie ma chowania emocji w sobie, bo jak chowasz sobie emocje, to wybuchnie wcześniej czy później razy trzy. Więc jeżeli ma się odwagę, ma się na tyle te przysłowowe jaja, to trzeba konflikty, czy tam jakieś niedopowiedzenia, niedomówienia od razu rozwiązywać. Nie dusić sobie emocji. Na koniec takie trochę typowanko, bo zawsze jak rozmawiam z gośćmi, pytam ich o ich ulubiony skład. Tylko że to też w zależności od gościa. W twoim przypadku chciałem poznać twoją piątkę i trenera, ale czy to najlepszą piątkę, czy to ta ulubioną piątkę, tylko zawodników, z którymi grałeś i trenera, z którymi miałeś styczność. I z krótkim wytłumaczeniem, z wytłumaczeniem, dlaczego tego zawodnika wybrałeś. Więc jakby zaczynamy od jedynki. Walter Hodge, na pewno fajny facet, już wspominałem, bardzo dobry zawodnik, bronił, rzucał, potrafił cię motywować, fajnie się z nim spędzało czas poza boiskiem. Na dwójce, Amir Hanas. nie mogę siebie wybrać, więc może umieściłbym. Pytasz mnie sportowo czy kolegów, bo sam Nie, to już nie możesz wybrać jak chcesz. To twoje widzimisię, twój taki dream team. sam już nie wiem. Na dwójce dam Maćka Zielińskiego. W swoim prime takiego kapitana warto mieć, jak patrzył, straszonko robił i z góry szedł, to na pewno warto takiego faceta mieć obok siebie. Adam Wójcik na pewno
zawodnik, który miał niesamowitą jakość, ale on grał tak ładnie, tak się fajnie oglądało, jak on rzuca te jego haki, te jego rzuty, to było coś pięknego, więc wybrałbym Adama z ludźmi, z którymi grałem jeszcze, ale mnie zaraz zagiąłeś. Dwóch ci zostało, dwie pozycje. Mam trzech rozgrywających, których kurczę, żadnego nie wymienię polskich, żeby się żaden nie obraził. Nie wiem, O podkoszowych, zastrzeliłeś mnie. podkoszowych, wiesz. Podkoszowych, to był taki dla mnie miły podkoszowy. Kirk Archibek był takim zawodnikiem, z którym lubiłem grać. On był takim pewniakiem pod koszem, który gwarantował spokój, ale był też dobrym kolegą, dobrym człowiekiem. No i jeszcze jeden. No, wiem, że jeszcze jeden. Może pomożesz, może pomożesz. Kto Nie na no, trójce? może masz jakieś wspomnienia, z którym, wiesz, to nie musi być najlepszy, tylko może masz po prostu, to różnie ludzie podchodzą, tak, a przez tyle lat, no, tych zawodników trochę się przetoczyło. Z kim ja lubiłem grać? Z kim ja lubiłem grać? Ja lubiłem grać z Adrianem Mrożkiem Truskowskim, który jest obecnie asystentem trenera Widina w Śląsku. Lubiłem z nim grać, to jest mój świadek na moim ślubie. Bardzo inteligentny zawodnik, jakoś tak nie udało mu się nigdy na poziomie ekstraklasy super zaistnieć, ale proszę mi uwierzyć, że bardzo świetnie czytał grę, potrafił w nią grać i dzisiaj jest trenerem. Myślę, że tym trenerem gdzieś tam będzie za jakiś czas. Jeszcze trener został na koniec. O Jezus, trener. Wiesz co, miałem tylu trenerów, które do głowy mi przychodzą. Trener Urlep, trener Kurtinaitis, trener Uwalin, trener Filipowski. To byli tacy naprawdę na tamten czas topowi trenerzy. Nie odpowiem. No, jakbym musiał, to naprawdę powiedziałbym, że to będzie trochę trener Urlep, trochę trener Uwalin. Ze skazaniem na Uwalina, bo mam tam masę sukcesów w Zielonej Górze. Jest też trener Griszczuk, także no nie chciałbym kogoś tutaj o kimś zapomnieć, kogoś pominąć, więc dam swojego trenera, pierwszego Tomasz Jankowski z grup młodzieżowych Śląska Wrocław. To niech będzie Tomasz Frankowski. I w takim wypadku wielkie Nie, dzięki. nie komentator, żeby nie było. Nie, Ten ze nie, wiem, Śląska wiem, Wrocław. wiem, wiem, wiem. Wielkie dzięki, Kamil, za to, że znalazłeś Dzięki. czas i za twoje opowieści. Bardzo miło było cię gościć, bardzo miło było poznać trochę historię tej koszykówki polskiej z ostatnich 20 lat. Na zdrowie. Może ktoś to. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał tego posłuchać. Czego ci życzyć? Wiesz co? Spokoju, cierpliwości przede wszystkim. Trochę więcej snu i żebym telefon odłożył. Potrafił telefon odłożyć, bo trochę się wkręciłem w wir pracy. Nie chciałbym w drugą stronę. Tak jak powiedziałem o radykalizmie, nie lubię w skrajność popadać, więc cierpliwości, mądrości i zdrowia. Do tego ci życzę. Dziękuję bardzo.